Przyjęliśmy te informacje z radością. Tak o powrocie uczniów do szkół mówi dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu, Mariusz Chorowski. Na razie naukę stacjonarną rozpoczęły dzieci z najmłodszych klas. Od 17 maja początkowo w trybie hybrydowym do szkół wrócą starsze klasy. Ja obserwowałem pierwsze dwa dni powrotu klas 1-3 do szkoły. Te dzieciaki w czasie, kiedy były na zewnątrz, bo rzeczywiście staraliśmy się, żeby ten czas przebywania na wolnym powietrzu, o ile tylko warunki atmosferyczne na to pozwalały, był jak największy, to te dzieci wręcz trzymały się za dłonie. Ta potrzeba takiego kontaktu, tego fizycznego nawet w czasie wykonywania jakichś tam ćwiczeń, jest olbrzymia. Z jednej strony wielka radość, ale i olbrzymie obawy. Uczniowie boją się, że będzie to czas nadrabiania programu i zmasowanej ilości klasówek. Dyrektor Mariusz Chorowski uspokaja: najpierw odbudowanie wzajemnych kontaktów i relacji, bo to w tym momencie najważniejsze. Było to też przedmiotem rozmowy na zebraniu Rady Pedagogicznej, żeby właśnie zwrócić uwagę na to, co jest najistotniejsze. Wiedzę, umiejętności, pewne wiadomości zawsze można nadrobić. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Kolejność jest właśnie taka: najpierw kondycja psychofizyczna, a następnie kwestie związane z edukacją, wiedzą, ewentualnie utrwalaniem pewnych właśnie zasobów związanych z edukacją. Jak dodaje dyrektor, szkoła jest przygotowana na przyjęcie uczniów także pod względem sanitarnym. Wydaje mi się, że na miarę możliwości i w kwestii, powiedzmy, świadomości personelu, obsługi, jak również i pracowników, jesteśmy przygotowani. Nie ulega wątpliwości, że to jest wyzwanie, jeżeli chodzi o utrzymanie odpowiedniego stanu higieny i czystości w szkole. My szkołę dezynfekujemy 3 razy na dobę. A od 31 maja wszystkie szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.